że robiono to uczciwie. Ale uważam, znaczy, że pierwsze dni po katastrofie sam nie odrzucając siebie odpowiedzialności, bo ja też głównie płakałem wtedy, trochę w cudzysłowie, a trochę nie. Głównie wtedy płakałem i głównie, że tak powiem, zapalałem świeczki, a nie zadawałem tych pytań, które być może dziennikarz już wtedy, 10 kwietnia, 11 kwietnia powinien zadawać. Jak to się stało, jak ten samolot, jakie będzie śledztwo. Znaczy, gdzieś tam zadawałem te pytania, ale z naiwną wiarą, że to jest taka katastrofa, że przecież nie będziemy teraz jak księgowi dyskutowali, czy to ma być polskie, rosyjskie, wspólne śledztwo międzynarodowe. Po prostu mi pewne pytania nie przychodziły do głowy. Czy podważanie pewnych kwestii. Ale uważam, że okej, ja jestem tylko, ale i tylko dziennikarzem, ale są służby, są w państwie organy, które powinny jednak zachować absolutną trzeźwość umysłu i absolutną koncentrację i dyscyplinę w takim momencie. Uważam, że tej dyscypliny wszystkim trochę zabrakło. Znaczy, że gdzieś tam bardziej byliśmy w płaczu niż w dyscyplinie tego, co robić w takiej sytuacji. A ten cynizm po 2015. Ale oczywiście zauważam, że katastrofa smoleńska i Antoniego Macierewicza mam najdelikatniej mówiąc mnóstwo pretensji. Wielokrotnie łapałem go na mówieniu rzeczy nieprawdziwych i wiem, że mówił te rzeczy nieprawdziwie z pełną świadomością. I oczywiście politycy mówią rzeczy nieprawdziwe, mówiąc wprost kłamie. Ale uważam, że w tej sprawie kłamstwo jest niewybaczalne. I widziałem go w roli człowieka, który rzeczywiście cynicznie wykorzystywał katastrofę smoleńską do tego, żeby robić politykę. To jest rzecz niewybaczalna, więc rozumiem pretensje do Antoniego Macierewicza, bo sam parokrotnie, widząc konferencję prasową, a interesowałem się katastrofą smoleńską bardzo, znałem bardzo wiele danych i widziałem, że świadomie tymi danymi operuje w sposób fałszywy i do dzisiaj właściwie on nie stworzył żadnej teorii, która byłaby kontrteorią, bo jego kontrteorie są ze sobą sprzeczne, czego on oczywiście nie zauważa albo przechodzi nad tym do porządku dziennego. Brzoza, nie brzoza, gdzie był ten samolot nad brzozą, czy uderzył w brzozę, czy skrzydło, czy to wszystko się, mówiąc wprost, koncepcje i teorie Antoniego Macierewicza nie trzymają się kompletnie kupy. Ale nie przeszkadza to Antoniemu Macierewiczowi wchodzić w glorię tego, który katastrofę smoleńską wyjaśnił i udowodnił zamach. I trzecie pytanie było o to... Dotyczące, że niewielki wysiłek sprawdzić, czy informacje... A, fake newsy. No wie pan, oczywiście, że są, tak. No jak na przykład postanawiamy odpowiedzieć sobie na pytanie szczepionki tak czy nie, to znajdziemy w internecie miliony sprzecznych ze sobą tekstów, tak? Wobec czego ja mówię o prostym fake newsie, tak? No nie wiem, ktoś umarł, ktoś się... Tak, ziemia jest płaska, tak? Znaczy o tego typu rzeczach mówię. Natomiast oczywiście wielkie dyskusje o tym, kto zastrzelił Kennedy'ego, trwają od 50 lat i jak wejdziemy w internet, to znajdziemy 100 odpowiedzi na pytanie, kto zastrzelił Kennedy'ego i jeśli pojawi się 101, że zastrzelili go kosmici, no to rzeczywiście nie za łatwo będzie sprawdzić, że go kosmici nie zastrzelili. Nie chodzi o problem Kennedy'ego, mi chodzi właśnie o ten podest, gdzie Komorowski stanął, a potem nagle narracja PiSu jest po prostu rozdymana tak, jak... No tak, ale to już nie mówimy o faktach, tu mówimy o interpretacji faktów. Znaczy faktem jest to, czy był Komorowski w parlamencie japońskim? Tak. No, nie był w kambodżańskim parlamencie birmańskim, tylko był w japońskim. To sprawdzamy, tak? Czy krzyknął szogunie, choć szogunie? No tak, krzyknął, tak? Czy krzyknął, do kogo krzyknął, to też... Znaczy ja mówię o tym poziomie, tak? Że a oczywiście o interpretacji faktów to już można by długo. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę rękę w górę. Ktoś? Bardzo proszę. Dobry wieczór, Marcin Michorowski. Mam takie pytanie, bo powiedział pan przed chwilką, że politycy kłamią. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Ja regularnie oglądam pana programy i czasami odnoszę wrażenie, że jednak gdzieś tam w pół kroku pan się zatrzymuje, zamiast złapać za gardło tego polityka i wyciągnąć z niego tą prawdę. Gdzieś tam w którymś momencie pan odpuszcza, oddając głos pozostałym uczestnikom, mam tu na myśli kawę na ławę. Czyli moje pytanie, czy uważa pan, że gość ma swoje prawa i powinno się dać mu wypowiedzieć do końca, a od polemiki są pozostali uczestnicy programu, czy jakoś tam się pan zatrzymuje w pół drogi, żeby na przykład nie okazało się, że pana programy są zbyt ostre, czyli
Czy na przykład nie wolałby pan być taką Orianą Falacci i jednak się mierzyć bardziej zdecydowanie z tymi problemami? Nie, to nie, to nie ma pan racji. Znaczy możemy się nawet, możemy to nawet sobie tutaj przećwiczyć trochę, tak? Niech pan wyciągnie ze mnie prawdę. No, to naprawdę nie, znaczy, no proszę, mikrofon do ręki i proszę wyciągnąć ode mnie prawdę, na przykład ile ja zarabiam, no. No wyciągnie pan? No nie wyciągnie. Jak nie chcę tego powiedzieć, to tego nie powiem, nie, tak? Nie chodzi mi o takie rzeczy, tylko na prostu, czasami jest tak, że polityk mówi o rzeczach, które nie miały miejsca. No nie, ale to wie pan, no, bo problem jest taki, powiedzmy, no, weźmy, sprawa Piotrowicza, tak? Który wczoraj został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No i chcę zapytać, bo to jest jeszcze problem, kawa na ławę jest problemem, w którym jest 6 gości, tak? Godzina jest na ten program, ale podczas tego programu musi być poruszonych ileś tematów. Ja oczywiście mogę dopaść jednego polityka i przez 20 minut mu zadawać pytania, bo to jest moja praca, tak? Tylko ja poświęcę jednemu politykowi, jednemu tematowi 10 minut i to jest, znaczy to nie jest taki program. No to nie jest, znaczy ja naprawdę nie mam w sobie cienia strachu przed tym, żeby ten program był ostry, ale to też nie może być program, bo oczywiście bardzo często mnie pytają ludzie, a dlaczego pan nie po prostu nie wyrzuci na przykład kogoś, kto nie odpowiada na pytania, proszę wyrzucić ze studia. No ale to nie jest ta formuła, to nie jest ten tryb, to nie jest ten sposób robienia programu. To ma być jednak program, gdzie rodzina w niedzielę siada, jednak w nastroju niedzielnym, tak, po mszy, przed mszą, po spacerze, przed spacerem, jedząc śniadanie, no to też nie może być rzeźnia, tak, znaczy ja tam nie mogę wyrzucać ze studia, mówić, ty kłamco, hańba, nie ma dla pana miejsca tutaj, nie ma, proszę, koniec, już się pan nie odzywa, znaczy, bo ja to mógłbym to wszystko robić, ja to wszystko potrafię zrobić, tak, znaczy ja to mogę to mieć w głowie, tylko to nie jest taki program, wobec czego ja oczywiście chciałbym wyciągnąć prawdę, ale jak ktoś nie chce mi albo nie chce odpowiedzieć na pytanie, to ja go mogę 30 razy zapytać. Od różnej strony, jak on nie chce odpowiedzieć na pytanie, to nie odpowiem. A czas leci. Czas leci, jest 5 innych gości, czas leci, 5, oni już mnie po prostu stoją. Ja powiem, tak? Naprawdę to się tak dzieje, łapią mnie za rękę. Ja teraz, nie wybierz mnie. Tak? To się wszystko dzieje w tym studiu. Miny robią. Naprawdę, to się wszystko dzieje, no. Ja tam mam żywe organizmy, no, żywa materia. Gadają między sobą, tak? Tu widzę, ja tu dopytuję tu kogoś z PiS-u, tak? A tam w drugim kącie stołu Kukiz z kimś na przykład z Konfederacji zaczynają. No i wobec czego, znaczy to musi mieć też swoją dramaturgię, swoje tempo, ale to nie może być dramaturgia polegająca na tym, że ja się uprę na przykład, że wyduszę z polityka PiS-u odpowiedź na pytanie jakieś, bo ja to mogę robić przez 20 minut i on mi nie odpowie, bo czego ani rubla, ani cnoty, no po prostu nuda, w sensie wszyscy pozostali znudzeni i mu to mówię, nigdy więcej nie przyjdę do tej kawy, wie pan, no tak się pan, a ja się odezwałem tylko 2 razy i dziękuję panu bardzo. Nie ma w tym strachu mojego, naprawdę, znaczy jakiegoś koniunkturalizmu, czy nie ma w tym jakiegoś oportunizmu. No to po prostu jest. Nie za bardzo jest wyjście moim zdaniem. Ale możemy przećwiczyć teraz. Niech pan ode mnie coś wydobędzie. No. Nie, dziękuję. Ja już pozyskałem odpowiedź na pytanie. Wiem, że pan jest człowiekiem kulturalnym i uprzejmym, a nie bojaźliwym. Także dziękuję bardzo za pełny szacunek. Dobrze, czy mam jeszcze jakieś pytanie? Proszę. Z głośnika już widzę. Już podchodzę. Z tej strony. Proszę bardzo. Panie Bałamany, chciałam zapytać, czy sądzi pan, że Ryszard Petru jeszcze będzie miał ochotę wrócić do polityki? Uważam, że nie. Znaczy uważam, że ochotę to on by miał oczywiście, bo każdy kto liznął polityki do końca życia jest skażony tym. I przykłady, Paweł Poncyliusz, mój kolega z roku. Człowiek, którego znam dobrze, znam go od 30 lat, wobec czego rozmawiamy szczerze. I pamiętam go przez ostatnie 8 lat, będzie 12 lat, już 12. Był poza polityką, zarabiał dobre pieniądze, kupił dom w Szczyrku, jeździł tam na nartach, ten dom jest pensjonatem. I
I co go spotykałem? Mówiłem, no panów Konrad, mówi fantastycznie, ale jak, powiem ci, jak miły jest poza polityką, no wreszcie jakieś pieniądze, wiesz, mam dużo dzieci, to muszę to utrzymać, no to naprawdę, powiem ci, oddycham teraz, teraz oddycham, to jest życie. Po czym patrzę, rok 2019, układane listy, a na pierwszym miejscu z Rzeszowa Paweł Poncyliusz. I myślę, Poncyl, człowieku, po co ci? Ach, wiesz, jednak ta polityka, a nie, to nie, to... A poza tym dla kraju też. Wiesz, ja to robię dla kraju. Nie, bo żeby nie było wątpliwości. Znaczy ja bronię polityków przed pustymi oskarżeniami typu do żłoba, do koryta. Bo to naprawdę, to nie na tym polega. Znaczy praca, którą mają politycy, czy mogą sobie zapewnić politycy odchodząc z polityki, często naprawdę jest dużo bardziej atrakcyjna, również finansowo. Ale coś jest takiego w tej... Znaczy, na przykład minister Ciąkarski. No na przykład, tak? Minister Spraw Ciąkarski, który jako adwokat zarabia wielkie pieniądze i poszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby zarabiać 1009. Myślę, że to jest jednak jedna dziesiąta tego, co zarabiał jako adwokat. Tak, tak. I to oczywiście tworzy sobie nazwisko, wizerunek, potem każdy do Ministra Sprawiedliwości jako adwokata tym chętniej przyjdzie, ale to naprawdę to nie są takie proste schematy. Migalski też, szczęśliwy poza polityką, jeździ po całym świecie, Seszele, Zanzibar, zdjęcia wrzuca, patrzę, kandydat na senatora, ale on mówił, że dlaczego, dlatego się tak wkurzył, że tam do Sejmu i do Senatu startuje małżeństwo, że powiedział sobie, o nie, Migalski, musisz, ale oczywiście, drodzy Państwo, polityka to jest też pewien splendor, polityka to jest sława, polityka to jest hołubienie takich dosyć prostych, ale aż miłych rzeczy, jak miłość własna, tak? Znaczy to się, to politycy to sobie hodują. Na tym życie polityka oczywiście, dyplomatyczny paszport, rozpoznawalność, sympatia, wycieczki, tak? Chociaż jak ma się pieniądze, to te wycieczki też można sobie zorganizować, ale to jednak jest coś w tym życiu. Powiem to co do Petru, moim zdaniem bardzo trudno będzie wrócić. Bardzo trudno, bo jednak ta historia z Maderą, która wcale nie była Maderą, tylko Portugalią, tylko Lizboną. Słucham? Szansą na zmianę sceny politycznej. I tak była. Ale w niedzielę Katarzyna Lubnauer przestanie być przewodniczącą Nowoczesnej, zostanie Adam Żłapka przewodniczącym. Moim zdaniem Nowoczesna zmierza do połączenia się z Platformą Obywatelską, dającej się przewidzieć w przyszłości. Tak. To tylko na koniec Państwa.